Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj znowu wracam do tematu Medjugorje, a to za sprawą jednej pani, która ogląda moje programy i która napisała do mnie maila. Mail dotyczy aktywności papieża Jana Pawła II wobec Medjugorje i myślę, że warto się do niego ustosunkować. Czytam maila. Witam Pana. Już kilka razy powtarzał Pan w programach na YouTube o Medjugorje, że papież Jan Paweł II dobrze postąpił, bo zabronił kapłanom organizować pielgrzymki do Medjugorje, ale jak wierni zorganizują, to kapłan ma jechać z nimi w celu opieki duchowej. Moje pytanie jest, jak niby ten kapłan miałby obronić tych szaleńców, którzy się modlą do demona? Czy kapłan jest świętym archaniołem Michałem, a jeżeli kapłan nie chce jechać do Medjugorje, a jacyś fanatyczni parafianie zorganizują pielgrzymkę, to wtedy kapłan musi jechać? Czy kapłan nie jest jeszcze bardziej narażony na ataki złego ducha niż zwykły człowiek? Czy papież Jan Paweł II nie powinien po prostu zabronić organizowania pielgrzymek do czasu, gdy będzie pewne, że to nie zły duch się tam objawia? Moim zdaniem postępowanie papieża Jana Pawła II było podobne do postępowania papieża Pawła VI, że niby od razu o komunię na rękę, ale otworzył furtkę. Tak samo papież Franciszek niby nie pozwala na błogosławienie par homoseksualnych, ale nie potępia, wręcz przeciwnie. Po tej decyzji Jana Pawła II wielu kapłanów zostało wręcz zmuszonych do pojechania do Medjugorje. Przykre to bardzo. Tak mi to wygląda. Czy ja się mylę? No, niestety muszę powiedzieć, że jednak pani się myli. To znaczy tak, reakcja papieża Jana Pawła II była prawidłowa, jedyna w zasadzie w tym momencie, dlatego że została uruchomiona kościelna procedura w świetle prawa kanonicznego, czyli ruszyły prace komisji dotyczącej Medjugorje. I teraz jest kwestia, jak i dlaczego ta komisja tak długo pracowała? Czy ta komisja nie mogła stwierdzić, że to nie jest prawdziwe objawienie? Mogła, ale tam działały, podejrzewam, pewne siły, które to blokowały i tutaj Jan Paweł II jakby nie miał nic do powiedzenia. Pamiętajmy o tym, że jeszcze przed II wojną światową Kościół próbował spełnić zalecenie Matki Bożej z Fatimy, czyli poświęcić Rosję Matce Bożej i zrobić to tak, jak Matka Boża sobie życzyła, czyli że zrobi to papież w łączności ze wszystkimi biskupami i ordynariuszami. No i to się nie udało. Nie udało się do soboru. I w trakcie soboru i po soborze, znaczy tak naprawdę nigdy się nie udało. Ale dlaczego nie udało się pod koniec okresu międzywojennego? I jeden z specjalistów od Fatimy napisał, że wtedy bezpośrednio przed II wojną światową 8 kardynałów w Watykanie było masonami. No i tutaj podobnie, ktoś paraliżował działania tej komisji. I teraz co mógł zrobić Jan Paweł II? Mógł zakazać pielgrzymek, jako pielgrzymek do Medjugorje i zakazał. To znaczy w świetle dokumentu, który wydał, nie wolno było organizować pielgrzymek do Medjugorje. Natomiast zdawano sobie sprawę z tego, że ci, którzy uwierzyli w Medjugorje, czy ci, którzy byli przekonani, że trzeba tam pojechać, żeby się zorientować, czy to jest prawda, czy to jest fałsz, to tak powtarza w różnych swoich filmikach ksiądz Glass, że jeżeli nie byłeś w Medjugorje, to się nie wypowiadaj na ten temat, pojedź, a zobaczysz, że to prawdziwe i Boże. No i znaczy dużo ludzi chciało jechać do Medjugorje i niezależnie od tego, czy byłby to wyjazd z parafii, czy nie z parafii, by i tak pojechali. No, powstało masę takich biur pielgrzymkowych, w cudzysłowie pielgrzymkowych, którzy organizowały wyjazdy do Medjugorje. No i teraz papież sformułował taki dokument, przypomnę po raz tam piąty jego treść, że nie wolno kapłanom, czyli nie wolno, mówiąc inaczej, parafiom
czy organizacjom kościelnym organizować pielgrzymek do Medjugorje. No i teraz z tego mogłoby wynikać, że nie będzie pielgrzymek, ale wszyscy wiedzieli, że ludzie i tak będą jeździć. No i teraz padło pytanie, czy czy pozwolić na to, żeby ci ludzie jechali bez opieki duszpasterskiej? Bo wśród tych ludzi, którzy jechali do Medjugorje, było dużo ludzi takich, znaczy pobożnych katolików, nie będących pod władzą demona, nie wierzących w demona, ciekawych albo jakoś przekonanych przez kogoś do tego, że tam jest faktyczne objawienie. No i Jan Paweł II podjął decyzję, że nie można zostawić takich ludzi samych sobie, oddać ich w ręce jakichś świeckich duszpasterzy w cudzysłowie, którzy by im prali mózgi, mówiąc o tym, że tam w Medjugorje jest objawienie. No i rozwiązanie tego problemu, jakie widział Jan Paweł II, czy ci, którzy mu to podpowiedzieli, było takie, że no jeżeli świeccy sami z siebie zorganizują, zamówią w jakimś biurze pielgrzymkowym pielgrzymkę do, czy wyjazd do Medjugorje, bo jeszcze pamiętajmy o tym, że te tak zwane grupy prywatne, biura pielgrzymkowe, one organizowały takie wyjazdy łączone. Stosunkowo tanie, kto za tym stał, to jest inna sprawa, że to się nazywało pielgrzymka, dzięki temu to biuro inaczej trochę funkcjonowało niż zwykłe biura podróży. No i teraz było zwiedzanie różnych miast w ramach tej pielgrzymki, pobyt nad morzem, na plaży, opalanie się, degustowanie wina i tak dalej. I było też wizyta w Medjugorje. Później takie pielgrzymki w cudzysłowie, zaczęły też organizować kościelne biura pielgrzymkowe. Ale to jest inny temat. No i teraz tak, jeżeli ci ludzie mają jechać sami, bez kapłana, właściwego kapłana, dobrego kapłana i mają być poddawani takiemu praniu mózgu w przekonywaniu, że tam jest Matka Boża i tak dalej, no to lepiej im dołączyć kapłana, który, jak wynikało z tego dokumentu, już w autobusie ma, w autokarze ma powiedzieć: jedziemy nie do miejsca objawień, bo Kościół jeszcze tego nie stwierdził, jedziemy do miejsca modlitwy. No i dokument niby wszedł w życie. Ale on nigdy nie wszedł w życie, bo ja pamiętam dokładnie moment jego ogłoszenia, bo tak jak mówiłem w jednym programu, byłem wtedy na obiedzie w kurii, w seminarium duchownym w zasadzie, w Ełku i przy mnie biskup ordynariusz otwierał kopertę i czytał ten dokument, który otrzymał w tej kopercie. I jaka była później praktyka? Nie tylko ludzie dalej sami organizowali pielgrzymki, ale dalej kapłani organizowali pielgrzymki. Czyli nikt tutaj Jana Pawła II nie słuchał. Niby ten kościół był taki normalny, Boży, niby Jan Paweł II, no to nasz przewodnik, mistrz, słuchamy go, a słuchano go tam, gdzie pasowało, no gdzie pasowało i tam, gdzie nie pasowało. Jedni go słuchali, inni go nie słuchali. Fakt, że po tym dokumencie były organizowane pielgrzymki i przez świeckich, i przez kapłanów, świadczy o tym, czym jest Medjugorje, prawda? Bo tutaj ten element nieposłuszeństwa no jeszcze się pogłębił. I teraz nigdy nie było tak, ja nie znam takiego wypadku, żeby ktokolwiek jakiegoś kapłana zmuszał do tego, żeby wyjeżdżał do Medjugorje. Znaczy dalej z tymi grupami jeździli kapłani, którzy sami w to Medjugorje wierzyli, którzy uznawali, że tam się objawia Matka Boża, wbrew Kościołowi, wbrew Janowi Pawłowi II. Ja pamiętam, rozmawiałem na ten temat z ojcem Rydzykiem kiedyś na spacerze i ojciec Rydzyk mi powiedział: pan nie krytykuje Medjugorje, bo i Radio Maria zrodziło się z Medjugorje. A ja mówię: dlaczego ordynariusz, wtedy był to ten czas dokładnie, że ordynariusz odrzucał to objawienie. Dlaczego ordynariusz odrzuca to objawienie? I wtedy
Ojciec Rydzyk powiedział słowa, które mi się głęboko wbiły pamięć. Powiedział: zna pan biskupa Pieronka? Pisał pan o nim, jak on działa przeciwko Kościołowi, jak działa w interesie wrogów Kościoła. No to tam jest taki biskup Pieronek, bis, ordynariuszem, więc nie wolno go słuchać, bo to nie jest dobry biskup, prawda? No to na tej zasadzie możemy postępować tak, jak dzisiaj PO postępuje w polityce, że przyjmiemy to, co będzie nam pasowało, złamiemy wszystkie prawa, ale to przyjmiemy, czy odrzucimy coś, co nam będzie nie pasowało i odrzucimy to, łamiąc wszelkie prawa. I teraz przy okazji zauważmy, znaczy ja bym powiedział tak, że Janowi Pawłowi II można zarzucić wiele rzeczy, natomiast trudno mu zarzucić coś, znaczy ja przynajmniej nie widzę nic takiego, co można by mu zarzucić w związku z Medjugorje. Natomiast pamiętajmy o tym, że Kościół za czasów Jana Pawła II, który miał pełne usta Jana Pawła II i który wziął kolana przed Janem Pawłem II, nie słuchał go, ignorował go w wielu porządkach. Pamiętajmy o tym, że Jan Paweł II wydał bardzo wiele dokumentów związanych z formacją katolicką w szkołach katolickich, w seminariach duchownych, na uniwersytetach katolickich i tam wciąż powtarzał coś, co od XIV wieku w Kościele obowiązywało. Formację należy budować na doktrynie świętego Tomasza Zakwinu. Dodajmy, że nawet w dokumentach Soboru Watykańskiego II to było zapisane w deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim. Idźcie za doktorami Kościoła, mając swego, za swojego mistrza i przewodnika świętego Tomasza Zakwinu. No ale Jan Paweł II wracał do tego wątku wielokrotnie. Wielokrotnie przypominał o tym, że formacja teologiczna ma być wsparta na formacji filozoficznej, a formacja filozoficzna ma być wsparta na doktrynie Tomasza Zakwinu. I co i nic. Znaczy, najwyżej był taki skutek, że ktoś mówił, że jest tomistą. I się robiły takie dziwactwa, kiedy ja byłem studentem Akademii Teologii Katolickiej. To wszyscy, którzy mnie uczyli, nazywali siebie tomistami. Był taki profesor Pułtawski, który był mąż zresztą tej słynnej pani Pułtawskiej, który był fenomenologiem, uczniem Ingardena, który był uczniem Husserla, fenomenologiem taką pełną gębą, i on sobie mówił tomista fenomenologizujący, a każde zdanie Tomasza negował. No także wracając do tego zjawiska, które wystąpiło w Kościele po wydaniu przez Jana Pawła II dokumentu na temat Medjugorje, to zjawisko, znaczy ci ludzie, którzy byli za Medjugorje, którzy promowali Medjugorje, jak ja wtedy w tamtych czasach, w latach 90. przeglądałem różne czasopisma w poszukiwaniu artykułów o Medjugorje, to się zorientowałem, że bardzo pozytywnie o Medjugorje pisze Tygodnik Powszechny, pisze Gazeta Wyborcza. To powinno wtedy już dziwić tych zwolenników Medjugorje, którzy uważali, że to jest katolicyzm z pełną gębą, Matka Boża i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ci zwolennicy Medjugorje wykorzystali ten dokument Jana Pawła II, bo jakiś wikary szedł do proboszcza, znaczy tak, wcześniej jakiś wikary, zwolennik Medjugorje, organizował na terenie parafii pielgrzymkę do Medjugorje, no i jechał z tymi ludźmi na tą pielgrzymkę. Teraz ten sam wikary, po ukazaniu się tego dokumentu Jana Pawła II, szedł do proboszcza i mówił: no, pewna grupa parafian tutaj organizuje pielgrzymkę do Medjugorje, oni to realizują na własną rękę, no więc no, trzeba by się trzymać tego dokumentu Jana Pawła II, więc może ja z nimi pojadę, żeby wypełnić to zadanie obrony, ochrony duszpasterskiej tych ludzi przed jakimś zagubieniem. No i proboszcz mówił: dobra, jedź, no jak pojedziesz, to będzie zgodne
z prawem kanonicznym, zgodne z zaleceniem papieża Jana Pawła II. Czyli w kościele również polskim, czy w kościele polskim, bo nie mówimy tutaj o jakichś kościołach austriackich czy niemieckich, ten katolicyzm wielu kapłanów był w znacznej mierze malowani. Ta protestantyzacja wtedy ich dotykała. I pycha ich dotykała, prawda? Oni wiedzieli lepiej. Oni wiedzieli lepiej od biskupa, oni wiedzieli lepiej od papieża, oni wiedzieli lepiej, niż to nakazywały, postępowali inaczej, niż to nakazywały procedury w kościele, procedury chroniące prawdę, chroniące Słowo Boże, bo oni wiedzieli lepiej, oni wiedzieli, że tam jest objawienie. No i była ta argumentacja, że ona też wracała, tej argumentacji było dużo, że no tam tylu ludzi się nawraca, tylu ludzi się modli, tylu ludzi się spowiada, prawda? To jest oddzielny temat, oddzielny wątek, który też poruszałem, bo co to znaczy nawrócenie? Czy to jest prawdziwe nawrócenie? Poznajmy jego istotę po owocach. Już nie mówiąc o tym, że nawrócenia też tam mogły być, ale niekoniecznie za sprawą gospy. Prawda? To, co powiedział i co już w jednym programu cytowałem, arcybiskup Jan Paweł Lęga w swoim programie, na swoim kanale o księdze Glasie. Powiedział, że się nawrócił, tak mówił ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga, powiedział, że się nawrócił w Medjugorje. Pan Bóg działa jako chce. Może kogoś nawrócić i w toalecie. Dziękuję bardzo.